Lech Poznań wygrywa z Pogonią Szczecin i został liderem Ekstraklasy. Legia Warszawa z kolei dzieli się punktami ze Śląskiem Wrocław, a Patryk Klimala ma ofertę z Australii. Jednak wysoko opłacany napastnik Śląska Wrocław najprawdopodobniej nigdzie się nie wybiera. Piotr Nowak, witam w nowym tygodniu, zapraszam na Dziennik Sportowy. A wydarzenia piłkarskie będę omawiać się z Michałem Ignasiewiczem, Dziennik.pl. Witaj, Michał. Dzień dobry, jestem na linii. Znakomicie. Patryk Klimala dostał ofertę z Australii i wydawało się, że wielkie boom usłyszymy w stolicy Dolnego Śląska. To będzie spadający kamień z serca wielu osób zarządzającym finansami nie tylko klubu, ale również miasta, bo Śląsk jest klubem miejskim, a więc każdy wysoki kontrakt jest tak naprawdę obciążeniem lokalnej społeczności, w tym na przykład ZOO wrocławskiego. Tak się jednak prawdopodobnie nie stanie, bo Klimala na antypody się raczej nie wybiera. Czy myślisz, że ten zawodnik zostanie we Wrocławiu do samego końca swojego kontraktu albo też Śląska Wrocław, który no, pod ciężarem tych wydatków może po prostu się wywrócić? Jest pytanie, czy Patrykowi Klimali jeszcze zależy na grze w piłkę nożną. Jeżeli zależy mu tylko na zarabianiu pieniędzy i nie przemęczaniu się, no to podobno zarabia od 130 do 160 tysięcy miesięcznie, to za nic nie robienie bardzo fajna pensja, więc też bym się na jego miejscu, jeżeli już by mi się znudziła gra w piłkę, a nie chciałbym się za bardzo przemęczać, to chyba też bym został do końca kontraktu we Wrocławiu. Choć jest to dosyć przykre, że zawodnik w wieku tak naprawdę jeszcze przed swoim prime'em być może, gdyby on wziął się dobrze za grę, treningi, no to mógłby z tym potencjałem coś tam jeszcze w piłce znaleźć, że zadowala się po prostu grą w rezerwach trzecioligowych i pobieraniem takich wysokich wynagrodzeń. To też wiele tłumaczy, dlaczego też Patryk Klimala długo nie zagrzał miejsca też w innych klubach, czy to w Izraelu, czy to w lidze amerykańskiej. Jeśli chodzi o naszych, za to w ligach zagranicznych, to mamy gola Polaka w Bundeslidze. W zeszłym sezonie się martwiliśmy, że żaden z naszych nie trafił do siatki. Mamy trafienie Jakuba Kamińskiego, niestety jest to trafienie samobójcze. Wychowanek Lecha Poznań zagrał w podstawowym składzie meczu z Bayernem Monachium, przegranego 2-3. Podobnie zresztą jak inny reprezentant Polski, Kamil Grabara, rozegrał 90 minut. Natomiast no niestety nie jest to trafienie do bramki rywali. Kamiński jednak z tego co wiem zebrał takie nie najgorsze recenzje, a Kamil Grabara nawet został wybrany do 11 kolejki. Myślisz, że to początek naszego udanego duetu w mieście Wilków? Przede wszystkim Grabara to wysyła taki mocny sygnał do Michała Probierza, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że Wojciech Szczęsny nie broni i nadal nie ma klubu, bo rozstał się z Juventusem i nie wiadomo tak naprawdę, gdzie trafi. Wiemy jedno, że sam Szczęsny powiedział, że to już nie spodziewałem, żebyśmy się nie spodziewali jakiegoś wielkiego klubu. Dlatego myślę, że Grabara akurat w tej chwili może wykorzystać ten okres taki trochę bez królewia w bramce naszej kadry i jeżeli dalej będzie się tak prezentował w najbliższych kolejkach, to nie jest wykluczone, że to on wskoczy do kadry i tam powalczy na zgrupowaniu o bluzę z numerem 1. Ale dochodziły takie słuchy, że Kamil Grabara bardzo źle znosi właśnie to, że on nie jest tym bramkarzem, na którego się stawia, że nie jest czołową postacią w kadrze, że nie jest tą osobowością na świeczniku. No, biorąc pod uwagę konkurencję wśród bramkarzy, no jednak wyrównany poziom, no to on może mieć problem, wiesz, no bo ja nie mam pewności, nie mam przekonania takiego, czy Kamil Grabara jest obecnie lepszym bramkarzem niż chociażby bramkarz taki jak Bułka, czy Bułka jest Skrupski. Tak się zastanawiam, czy on jest od nich lepszym bramkarzem. Na pewno jest świetnym bramkarzem, jest golkiperem z potencjałem, który może być cały czas jeszcze lepszy, szczególnie, że robi progres sezonu na sezon. Natomiast też tutaj no, nie mam takiej pewności i myślę, że takiej pewności również nie ma Michał Probierz. Zresztą Grabary zabrakło ostatnio w tych powołaniach też na mistrzostwa czy przed nimi.
Myślisz, że te osobowości mogą być ciężarem, jeśli chodzi o jego pozycję w prezentacji, a może golkiperowi Wolfsburga po prostu nie zależy tak bardzo na grze w reprezentacji? Ja myślę, że do takiego pojedynku i do tego, który z tych zawodników powinien wskoczyć do bramki za Szczęsnego, to dojdzie właśnie na zgrupowaniu, że wtedy zarówno Probierz, jak i trenerzy od bramkarzy będą mieli ich na żywo, będą mogli porównać, będą mogli zobaczyć, jak oni się zachowują, w jakiej w tej chwili są formie, bo to dopiero jest tak naprawdę start rozgrywek, zarówno we Włoszech, we Francji, no i teraz w Niemczech. Oczywiście kolejne ligowe kolejki będą też to pokazywały, jak ci trzej bramkarze się będą prezentowali. Na pewno atutem Grabary i Bułki w stosunku do Skorupskiego jest wiek. No, Skorupski jest zaawansowany wiekowo, tam jest niewielka różnica między nim a Szczęsnym, więc przyszłość na pewno będzie należała do albo do Bułki, albo do Grabary. A który z nich w tej chwili jest lepszy? No, myślę, że ciężko to naprawdę jest ocenić i to naprawdę musi jakiś fachowiec od bramkarzy typu Andrzej Dawidziuk to rozstrzygnąć. Kamil Grabara też podobno dobrze gra nogami, ale w zasadzie który bramkarz teraz nie gra dobrze nogami z tego młodego pokolenia, to chyba wszyscy, więc być może tutaj atutem Bułki czy Grabary właśnie będzie ten parametr. Z kolei Wojciech Szczęsny już chyba zmierza do końca swojej kariery. Jeszcze chyba oficjalnie jej nie zakończył, natomiast no, te doniesienia najnowsze raczej wskazują na to, że jest bliski podjęcia tej decyzji. Ja jestem tylko ciekaw, czy będzie taki mecz pożegnalny, jeśli tak, to znaczy myślę, że będzie na pewno. Kiedy on będzie, bo raczej to nie będzie ta seria teraz w Lidze Narodów, dlatego że no, Wojtek jednak jest poza grą, poza treningiem, tak intensywnym treningiem, tak, bo wiem, że tylko tam pracuje indywidualnie ze swoim trenerem na takie utrzymanie fizyczne. Więc chyba raczej nie ma szans na powołanie Wojciech Szczęsny na te najbliższe mecze, prawda? No byłoby to trochę dziwne, gdyby znalazł się w kadrze, aczkolwiek nie wykluczam tego. Probierz może powołać Szczęsnego, nie zdziwię się tym. Mhm. Sam Wojciech Szczęsny powiedział jedną rzecz, że on w tych wielkich klubach, bo tam przez chwilę był wymieniany Real, Barcelona, że mógłby iść do tych klubów i być numerem dwa. No wczoraj akurat Carlo Ancelotti już wykluczył tą możliwość, bo powiedział, że Aleksander Łunin zostaje w Realu, więc a tam numerem jest Thibaut, i to numerem jeden jest Thibaut Courtois, więc Szczęsny już wiadomo, że do Madrytu się nie przeniesie. No i sam Szczęsny powiedział, że on w wielkim klubie mógłby być, pogodziłby się z tą rolą numeru dwa, natomiast w jakichś słabszych klubach, jeżeli nie będzie opcji takiej, że będzie bronił, że będzie tym numerem jeden, no to on po prostu zakończy karierę i tak jak powiedziałeś, jest to możliwa właśnie taka ścieżka, że za chwilę coś takiego się wydarzy. Słuchaj Michał, a przypomnij, kto jest numerem dwa w Barcelonie? Bo tak sobie myślę, Robert Lewandowski przecież cały czas jest tam czołową postacią. Wiadomo, jaka jest chemia między Lewandowskim a Szczęsnym. Kto jest dwójką? Tam jest bramkarz Brazylijczyk, ale chyba Neto się nazywa. Nie jestem pewien. Do sprawdzenia w każdym razie. W każdym razie, wiesz, to jeszcze na koniec tylko o Jakubie Kamińskim. Ja się bardzo cieszę, że ten piłkarz, no zawsze go uważałem, już nie tylko ja w oczach ekspertów, był to jeden z najzdolniejszych piłkarzy tego pokolenia z dwójką z przodu w roczniku. Świetne wejście do ekstraklasy, do reprezentacji Polski. No, niesamowita gibkość tego piłkarza, zresztą wcześniej gimnastyka i bardzo dobry sezon w Bundeslidze pierwszy i fatalny drugi. I teraz zmiana trenera, podobno przepracował w Polsce na symulacji wysokości 3000 metrów, żeby budować też wydolność, motorykę i zagrał w pierwszym składzie. Zagrał w pierwszym składzie, wcześniej miał asystę w Pucharze Niemiec. Jak myślisz, gdzie ma sufit Kuba Kamiński? Na jaki poziom on jest w stanie zawędrować? No właśnie wydaje mi się, że ten sezon nam na to odpowie. Czy Jakub Kamiński po tym dobrym sezonie, po tym kolejnym słabszym, na jaki poziom teraz wejdzie? Jeżeli będzie to poziom taki solidny Bundesligi, no to ten piłkarz jest szansa, że będzie się dalej rozwijał i jeszcze być może z Wolfsburga przeniesie się do lepszego klubu w Bundeslidze. Na pewno potencjał, jaki widzieliśmy na polskich boiskach, kiedy grał w Lechu, na tej pozycji skrzydłowego, jego dynamika, jego szybkość pokazywała, że to może być piłkarz, który sobie poradzi w Bundeslidze na tym wyższym poziomie i że Wolfsburg może być dla niego tylko klubem przejściowym. No, myślę właśnie, że teraz ten sezon da nam na to odpowiedź, czy tak będzie, czy jednak zostanie tym takim przeciętniakiem, który raz będzie grał, raz będzie siedział na ławce. Przechodząc do polskiej ekstraklasy,
Legia Warszawa i Śląsk Wrocław zaprezentowały się wczoraj na stadionie Tarczyński Arena właśnie jak dwa przeciętniaki. Muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś oglądał dwa mecze z rzędu, Lech Poznań, Pogoń Szczecin, a następnie Śląsk Legia, no to na tym drugim już mógł przysypiać, bo jeżeli spojrzymy na ilość strzałów oddanych przez zawodników Lecha i Pogoni Szczecin, mamy tam zdaje się 34 strzały, natomiast Legia z Śląskiem sprezentowali 9 uderzeń na bramkę w całym meczu, z tego śladową ilość tych celnych. O to, czy mecz cię rozczarował poziomem, nie będę raczej pytał, bo odpowiedź wydaje się oczywista. Natomiast zaczynając może od Legii Warszawa, nie masz takiego wrażenia, że Legia nam troszeczkę na tym etapie przeciętnieje? Ktoś powiedział ostatnio, że Wojskowi zaczynają przypominać Legię z czasów Czesława Michniewicza, która na początku też dawała radę i w pucharach, i w ekstraklasie, a później zaczął się zjazd. Ja jestem daleki od takiej opinii, bo jednak Legia ciągle realizuje swoje cele, powiedzmy, pucharowe i punktowe w lidze. Strata do czołówki jest niewielka, natomiast gra warszawiaków może jednak trochę niepokoić. Brakuje tam troszeczkę takiej intensywności, brakuje stwarzania sytuacji. Jak ty widzisz Legię Warszawa w tym momencie sezonu? Ja myślę, że przede wszystkim problemem właśnie Legii jest to, że my z meczu na mecz tak naprawdę nie wiemy, jak ta drużyna się zaprezentuje. To nie jest tak, że jeżeli porównujemy teraz do meczów na przykład Lecha, tak? No to ja już wiem mniej więcej, jaki styl Nils Fredriksen chce przełożyć na swoją drużynę, jak ten Lech będzie grał w każdym meczu. Natomiast ja tego po Legii nie wiem. Ja w każdym meczu widzę, że kiedyś Jan Tomaszewski mówił o reprezentacji Polski, że to jest boska drużyna, bo tylko Bóg wie, jak ona zagra. I dokładnie w tej chwili tak samo jest z Legią. Ja nie wiem, czy oni wyjdą wysokim pressingiem i będą intensywnie walczyli o tą piłkę, starali się odebrać ją na połowie przeciwnika. Czy oni zejdą do niskiej obrony i będą próbowali później w fazach przejściowych odzyskać piłkę na swojej połowie i ruszyć z kontrą. Nie widzę, dużo było mowy o poprawie stałych fragmentów gry. Na razie nie widzę żadnego tak naprawdę. Ja już nie mówię, że nie ma bramek po tych stałych fragmentach gry, ale ja nawet nie widzę zagrożenia po tych stałych fragmentach gry za bardzo. No, była w meczu z Brentby bramka, tak? Pankowa po rzucie rożnym, okej. To tutaj jedna bramka, ale tak naprawdę nie widzę, żeby to tak naprawdę jakieś było wielkie przełożenie i jakaś wielka poprawa, że Gonzalo Fejo z tymi zawodnikami nad tym pracował. Może pracuje, ale jeszcze to się nie przekłada na mecze. Więc na razie martwić kibiców Legii, oczywiście dobrze zwrócić uwagę na to, że te cele są realizowane, ale w którymś momencie może przyjść taka rzecz, że te wyniki nie będą się zgadzały i będzie problem, że ta gra też się nie zgadza i będzie kryzys i to dość poważny, bo na razie możemy tą słabą grę przykryć tym, ktoś powie, no dobra, no ale wygrywają, więc okej. Okay. No ale kiedyś może to już może się przestać udawać i wtedy będzie poważny problem, tak jak mieliśmy właśnie za czasów Michniewicza, że przyszedł taki moment, że już wyniki się nie zgadzały, gra była dalej kiepska i ciężko było się z tego marazmu wydostać. Natomiast wiesz co, w tej chwili będziemy niebawem przed nami przerwa na kadrę. No to jest też szansa dla trenera Fejo na to, żeby troszeczkę poukładać klocki, choć też wielu zawodników, przynajmniej kilku zawodników też wyjedzie na zgrupowania. Więc tak myślę sobie, że może to jest też moment taki na wytchnienie i na przegrupowanie, też trochę zejście z tej intensywności, bo mówi się, że zmęczenie rytmem Puchar Liga jest nie tylko zmęczeniem fizycznym, ale też zmęczeniem mentalnym, bo każdy mecz to też jest wysiłek psychiczny, żeby się do niego przygotować, żeby na odpowiednim napięciu takim emocjonalnym wyjść, więc być może będzie to takie potrzebne bardzo wytchnienie. Druga rzecz, która myślę, że może nastajać optymizmem, jeśli chodzi o Legię, to, że rosną indywidualnie niektórzy zawodnicy. Bartosz Kapustka wczoraj najlepszy na boisku, no fantastyczna bramka. I o ile na początku mówiło się, że no jeszcze czekamy na tego Kapustkę, że być może, kurczę, on już nigdy nie osiągnie takiego poziomu, od jakiego oczekujemy wobec niego, no to teraz możemy powiedzieć chyba, że Kapustka się do tego poziomu zbliża. Blaż Kramer, najlepszy napastnik Legii i jestem przekonany, że on będzie strzelał, że on będzie dostarczał dużo radości. Coś wspaniałego, jak tego wydawało się przeciętnego piłkarza zbudował Gonzalo
Fejo, czekamy cały czas na pewno na Pawła Wszołka. Z dużym niepokojem odbieram to, że zginął, mówimy to kolejny tydzień już, Jan Ziółkowski. Kacper Tobiasz, super, no ale szkoda, nie wiadomo co z tym urazem, prawda? Tak samo też to może niepokoić też ten uraz Jędrzejczyka, chociaż to też chyba nie będzie nic, co ich wykluczy na dłuższy czas, prawda? Natomiast no to właśnie, że indywidualnie ci piłkarze rosną, jest myślę jakimś plusem dla Legii i Gonzalo Fejo. Ja z tobą się zgodzę, jeżeli chodzi o Bartosza Kapustkę, na pewno ten zawodnik jest najjaśniejszą postacią w Legii w tym sezonie i jeżeli ktoś się martwił o to, że nie będzie, będzie jakaś pustka, dziura w środku po Josue, to Kapustka stara się tą dziurę załatać i na razie mu wychodzi to dobrze. Natomiast nie zgodzę się, jeżeli chodzi o Blaża Kramera. Oczywiście, że on na tle wszystkich napastników Legii to w tej chwili wygląda najjaśniej, ale to nie jest zawodnik, który jest, jeżeli mamy mecz, to jesteśmy pewni, że on jakąś bramkę nam da. We Wrocławiu on miał tam ze 3-4 sytuacje, które przynajmniej jedną powinien zakończyć golem, a on tak strzelał tą piłkę, nawet ciężko powiedzieć, że strzelał, to Tomasz Wieszczycki nazwał, że on nie kopał tej piłki, nie uderzał, tylko ją pchał. I to jest niestety tak, jeżeli mamy jakby zdobywanie bramek i wygrywanie meczów w Legii oprzeć na Blażu Kramerze, to ja podejrzewam, że jednak będzie właśnie problem, ponieważ ten piłkarz potrafi w jednym meczu strzelić 2-3 bramki, a potem przez kolejne kilka meczów razić swoją kompletną nieskutecznością i myślę, że jeżeli w ten sposób on nie będzie miał wsparcia w postaci Marka Guala czy Afareli, no on same to już w ogóle nawet jeszcze z ławki się nie podnosi, więc tu może być naprawdę duży problem Legii. Ja bym nie opierał, tak, nie byłbym tak optymistyczny w stosunku do Kramera i zdobywania goli, że on ma Legii zapewnić bramki, tym bardziej, że jeszcze zawsze w przypadku jego jest ten znak zapytania, czy za chwilę nie pojawi się jakaś kontuzja, bo on często jest tak jak ze szkła i nawet czasami chodząc po boisku bez ataku przeciwnika, bez biegania potrafi odnieść uraz, więc na Kramerze bym tego nie opierał, byłoby to bardzo ryzykowne. Co do Ziółkowskiego, no sam Fejo powiedział po meczu, że ten zawodnik nadal jest w tej chwili w jego, jakby powiedzieć, wizji zespołu, tylko po prostu w tej chwili pod konkretnego przeciwnika uznawał, że lepiej, żeby grał albo Augustyniak, albo Jędrzejczyk na środku obrony. Mm-hmm. Jeszcze a propos Kramera, jego liczby, 10 meczów w obu rozgrywkach, czyli Liga i Liga Konferencji, 9 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Jak na razie to jest najwięcej, jeśli chodzi o Legię Warszawa. Jeszcze na moment sobie może powiedzmy o Śląsku. O kolejnym meczu bez gola Sebastiana Musiolika, który odgrażał się przed sezonem. Że jest... tylko nie udany. A, no tak, przepraszam. No, bramka była piękna. Niewiele brakowało. No tak, niewiele brakowało, żeby Musiolik trafił, no ale wiesz, kto pamięta, gdyby liczyć nieuznane gole, no to Romelu Lukaku byłby królem strzelców tak, ostatniego czempionatu. Z kolei no, myślę, że jednak sukcesem Śląska jest ten remis, choć nawet XG mieli wyższe wrocławianie od Legii minimalnie. Jeszcze, nie wiem, czy śledziłeś konferencje prasowe po tym meczu obu trenerów? Nie. No to szkoda, że ich nie posadzono razem jeden obok drugiego i nie mogli się skonfrontować, bo zarówno Jacek Magiera, jak i Gonzalo Fejo po meczu powiedzieli, że to ich zespoły zasłużyły na zwycięstwo i zarówno Magiera, jak i Fejo dokładnie powiedzieli to zdanie, że my mieliśmy więcej sytuacji bramkowych. No skoro obaj tak powiedzieli, to myślę, że remis jest sprawiedliwym wynikiem, tak. Ich rozsądził. Natomiast wiesz co, no Śląsk-Wrocław, jakby nie patrzeć, jest w sytuacji w tej chwili bardzo niepokojącej po tym meczu. Ja poproszę realizatora o przedstawienie tabeli po tej kolejce. Śląska szukamy w dolnej części tabeli, także o właśnie, 15 miejsce. I cóż tu widzimy? W 5 meczach 0 zwycięstw, zaledwie 3 gole zdobyte. 4 remisy, tylko 1 przegrana. No, tyle dobrego, że podopieczni Magiery nie przegrywają. Natomiast ze zdobywaniem goli jest wielki problem. Brakuje tego Erika Exposito. Swoją drogą taka ciekawostka. Dawid Balda, zapytany przez dziennikarzy, co z następcą Exposito, no to mówił, że musiałby na niego wydać co najmniej 1 000 000 euro oraz 1 000 000 euro pensji. I sobie tak myślę, no kurczę, no... Wydaje mi się, że pamiętam wielu piłkarzy w Ekstraklasie, którzy strzelali mnóstwo goli, ale ani nie kosztowali 1 000 000 euro,
ani też nie pobierali pensji takiej. Co więcej, zdaje się, że sam Eric Exposito nie kosztował miliona euro i nie pobierał takiego wynagrodzenia, więc jak dla mnie troszeczkę dyrektor Balda, który mniej więcej rok temu obwieścił się najlepszym dyrektorem sportowym w Polsce, przyznał się do swojej słabości. No, jakby zarabiał milion euro Exposito we Wrocławiu, to jeszcze mogłaby być szansa, żebyśmy go oglądali teraz na jesieni. No, więc no, to co to nie? No, widocznie po prostu Śląsk nie wyskautował takiego zawodnika, który mógłby zająć miejsce Exposito. Znaczy, no, znaleźli Klimale, ale sami wiemy, że już mówiliśmy o tym, jak to wygląda. No, no, czasami trzeba poszukać i taką perełkę się znajdzie. No, przykładem choćby Stal Mielec, prawda? Są tam zawodnicy, którzy też nie słyszeliśmy o takich piłkarzach, a nagle wchodzili do Ekstraklasy i te bramki zdobywali. A myślisz, że Śląsk Wrocław może spaść z ligi w tym sezonie? Zapytam mnie jako prowokacyjny. Jak patrzymy w tej chwili na tą tabelę, to przypomina nam się sytuacja sprzed 2 lat, tak? Kiedy Śląsk się bronił przed spadkiem. Drugą rzeczą taką, którą możemy tutaj sobie trochę pożartować, to jest to, że Śląsk zamienił się z rolami z Piastem Gliwice i jest teraz zespołem, który jakby jedzie na remisach. No, zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli będzie kłopot ze zdobywaniem goli, no to oczywiście, że będzie Śląsk cały czas w tej dolnej połowie tabeli, no bo piłka nożna przede wszystkim polega na tym, żeby strzelać gole. No, jeśli ich nie strzelasz, no to nie wygrywasz meczów, nie ma szans. Tak jest. Zanim przejdziemy do kolejnego meczu, czyli Lech Poznań Pogoń Szczecin, poproszę o zaprezentowanie pełnego zestawu wyników 6. kolejki Ekstra klasy, wyników, które dostarczyły nam, czy meczów, które dostarczyły nam sporo emocji. Jeszcze powiemy sobie dzisiaj o meczu Widzewa z Radomiakiem, Lechi z Rakowem, która no, straciła to zwycięstwo w ostatnich minutach. Niesamowite spotkanie Krakowi z Górnikiem Zabrze. Tutaj jest błąd w wyniku Piasta Gliwice, który 1-0 pokonał oczywiście Zagłębie Lubin. Gieksa Katowice z kolei pokonuje Jagiellonię 3-1. Lech Poznań, Pogoń Szczecin. Miałem okazję śledzić z trybun ten mecz. Mecz, który rozpoczął się od wydarzenia bardzo podniosłego, ale też smutnego. Zawyła syrena strażacka na stadionie miejskim. To było upamiętnienie strażaków, którzy no w noc przed meczem stracili życie podczas akcji interwencyjnej na Jeżycach. Byli też obecni członkowie drużyny strażackiej na meczu. Bardzo ładna oprawa też kibiców Lecha Poznań, którzy złożyli hołd poległym. No tak, także było to trudne na pewno dla całej społeczności, ale mecz od pierwszych minut był pasjonujący. Już w drugiej minucie spotkania znakomita sytuacja Iszaka i kapitalna interwencja Kojoszaru, który wyczekał do samego końca snajpera Lecha Poznań. Ja w 5. minucie spojrzałem na zegar i powiedziałem do koleżanki, z którą oglądałem mecz: słuchaj, tu już były 4 mocne sytuacje dla Lecha Poznań, a mamy 5. minutę tego meczu. Także w tej pierwszej połowie naprawdę było sporo tego, była nieuznana bramka. Były uderzenia czy to Iszaka, czy to Afonso Souzy, czy to Kozubala. No, kapitalnie bronił golkiper Pogoni Szczecin. I muszę powiedzieć, że dawno nie widziałem Lecha Poznań grającego z taką intensywnością, grającego z pasją, przede wszystkim stosującego zmienność tych rozwiązań ofensywnych, bo mamy w środku Kozubala, który potrafi tą piłkę zagrać do przodu, za nim świetnie czyści Murawski zresztą. Mamy Dino Hoticza, który umiejętnie schodzi do środka, stwarzając przewagę. Wreszcie mamy Mikaela Iszaka, który nie zagrał wielkiego meczu, ale też robił swoją robotę. Wreszcie Afonso Souza. To mi się wydaje, że jest jeden z 2 największych plusów tego meczu, o drugim powiem za chwilę. Niesamowita arytmia, zmienność w rozegraniu, do tego jeszcze spore zagrożenie pod bramką. On mógł zrobić 2-3 gole w tym meczu i przede wszystkim tutaj, kończąc mój wywód, bohater numer 1 tego meczu to jest Joel Pereira. Mówiło się, że Portugalczyk już być może nie nawiąże do tego poziomu, który prezentował w sezonie mistrzowskim, czy to w lidze konferencji. Natomiast wczoraj znowu widzieliśmy te zabójcze wrzutki, które po prostu demolowały blok obronny. Mało tego, Pereira grając na Grosickiego wyłączył też czapką skrzydłowego Pogoni Szczecin, kapitana, również w działaniach defensywnych swoich. Świetny, popisał się sztuczką techniczną w drugiej połowie, więc jak dla mnie największym plusem tego meczu jest
właśnie Joel Pereira. Wielka robota trenera Frederiksena, którego drużyna zagrała po raz kolejny bardzo dobry mecz, jeszcze nie idealny, tam można sporo naprawić w tej drużynie, chociażby skuteczność, jak pracę jednego z skrzydeł, bo Daniel Hakans ciągle jeszcze nie porywa, choć zaliczył asystę, czy grę stopera Douglasa, który w każdym meczu jakieś flopy zalicza. Oddaję Ci głos, Michale, po tym długim moim wywodzie. Ja przede wszystkim byłem zaskoczony na początku tego meczu, że patrząc na skład Lecha, nie zobaczyłem w wyjściowym składzie Aligo Golizadeha, bo w ostatnich, wcześniejszych meczach prezentował on się bardzo dobrze, ale widocznie Nils Fredriksen wyszedł z założenia, że trzeba wzmocnić troszeczkę bardziej defensywnie tą stronę prawą Lecha, bo patrząc na formę Kamila Grosickiego, pewnie najbardziej obawiał się zagrożenia z jego strony. Więc ten manewr się powiódł, bo Grosicki w tym meczu nic specjalnego nie pokazał. Drugą rzeczą, którą byłem bardzo zdziwiony, to że do przerwy tam było 0-0, bo tych sytuacji, oczywiście Lech miał zdecydowanie więcej, naprawdę Lech mógł ze dwie bramki spokojnie, jak nie trzy, do przerwy strzelić. Pogoń też miała kilka okazji, przynajmniej jedną bramkę po pierwszych 45 minutach dla portowców też mogliśmy obejrzeć. Ale nie podlega żadnej dyskusji przewaga Lecha i to, że to on zasłużył w pełni na zwycięstwo w tym meczu. Czerwona kartka dla Benedikta Secha tuż przed końcem pierwszej połowy, można powiedzieć, że jeszcze bardziej skomplikowała sprawę portowcom, a Lech tym bardziej jeszcze został tym wzmocniony w drugiej połowie, jeszcze łatwiej mu się grało. Zgodzę się z Tobą, że Alfonso Souza numerem jeden tego meczu. Naprawdę też to nie jest jego pierwszy mecz, on już w meczu z Rakowem bardzo fajnie wyglądał i myślę, że nie wiem, jednak ten Nils Fredriksen naprawdę chyba tak otworzył drzwi i okna w szatni Lecha, że tam jest powiew tak świeżego powietrza. Ja jestem szczerze mówiąc bardzo zaskoczony, bo jeszcze po tym pierwszym meczu z Górnikiem Zabrze w lidze, no to naprawdę nie wyglądało optymistycznie. Sądziłem, że to będzie naprawdę męka oglądanie meczów Lecha, a teraz naprawdę z przyjemnością, z każdą kolejną to się lepiej ogląda i fajnie naprawdę widać, że ten Lech gra w piłkę. Jest ta gra naprawdę ofensywna, jest naprawdę szybka. To co właśnie mi się podoba, to, że to, co słyszę z ust Nilsa Fredriksena, to ja to widzę na boisku, a nie tak jak w przypadku Gonzalo Feo, gdzie jest mnóstwo słów, mnóstwo gadania, a tak naprawdę tego nie widać, to tylko słychać z jego ust. Natomiast tu Nils Fredriksen nie opowiada jakichś bajek, nie opowiada jakichś, nie wiem, niestworzonych historii i to jeszcze przeciąga to w czasie, że kilkadziesiąt minut o tym opowiada, a ja się zastanawiam, miałbym się zastanawiać, gdzie to jest, gdzie to widać. A to autentycznie za Fredriksena na razie mówi boisko i boisko mówi bardzo na tak. Mm-hmm. No z pewnością Fredriksen jest odwrotnością tego, co można nazwać farmazoniarzem w futbolu. Wiesz co, patrząc wczoraj na Alfonso Souzę, z jaką lekkością, z jakością piłkarską po prostu on funkcjonował, się zastanawiam, czy to nie jest kolejny kandydat na wielomilionowy transfer Lecha Poznań po tym sezonie, bo to jest ciągle piłkarz relatywnie młody, 24 lata i wygląda bardzo dobrze. Jest jedna rzecz, o której się nie mówi, jeśli chodzi o Lecha Poznań w tej chwili, na imię jej Bartosz Salamon, stoper Lecha Poznań, kapitan czy wicekapitan w zeszłym sezonie, reprezentant Polski, jeszcze nie powąchał murawy w tym sezonie, oczywiście później rozpoczął przygotowania, oczywiście miał pewne problemy zdrowotne, natomiast to, że Fredriksen konsekwentnie trzyma się Douglasa jako partnera Antonio Milicza, jest dla mnie pewnym zaskoczeniem. Oczywiście być może z uwagi na pewną politykę Lecha Poznań wprowadzania młodych piłkarzy, między nimi zdaje się jest tam 10 czy nawet 11 lat różnicy. A kiedy w Lubinie miał okazję zmienić Milicza, no to wtedy wszedł na boisko Maksymilian Pingot, a nie Bartosz Salamon. Ja się zastanawiam, czy to nie jest też początek końca doświadczonego stopera w Lechu Poznań, bo widać, no wierzy w Douglasa duński szkoleniowiec, mimo tych popełnianych błędów, które niewątpliwie dostrzega. I faktycznie, wiesz co, no Douglas ma w sobie coś takiego, że on fajnie wygląda z tą piłką przy nodze, tylko czasami jest zbyt odważny, że wchodzi jeszcze na swojej połowie, notując stratę w defensywnych pomocników rywala. Dobra, wiesz co, może przejdźmy też do Pogoni Szczecin, bo parę słów o portowcach. Po tym świetnym debiucie Kolendowicza na pewno w Szczecinie oczekiwali, że będzie kontynuacja tej dobrej energii, nowego otwarcia w Szczecinie.
Tymczasem jest zimny prysznic. Pogoń zagrała jakiegoś bardzo złego meczu, ale kolejny przeciętny mecz zagrał Kamil Grosicki. I wiesz co zauważyłem? Moja obserwacja jest taka, że Grosicki nie pracuje w defensywie. Lech nie bez powodu atakował jego stroną, tam gdzie byli, zdaje się, Hotic i Pereira grali i sporo tych akcji faktycznie stwarzało zagrożenie. Nie pomagał na tej flance, zdaje się, Kutrisowi, tak, tam Leo Kutris funkcjonował, nie wspierał Kutrisa Grosicki, więc no, kolejny przeciętny mecz kapitana. Na początku no, tam popisał się tylko rękoczynami wobec Michaela Isaka. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o konkret i Kamila Grosickiego w tym meczu. No, najłatwiej byłoby to obalić metryką, znaczy nie obalić, potwierdzić metryką, że no, metryki nie oszukasz, lata lecą i wiadomo, że zdrowie, siły już nie te. No ale tak jak patrzę na Roberta Lewandowskiego, to tak ten argument siada. Nie, nie można tego tutaj tak łatwo tutaj uargumentować. Przed sezonem pamiętam, że rozmawialiśmy na ten temat, jak ocenialiśmy szanse drużyn, na co je stać w tym sezonie, to mówiliśmy o tym, że Pogoń będzie w dużej mierze, jej pozycja w tabeli zależała i wyniki od formy Grosickiego. No i to się potwierdza. Pierwsze kolejki Grosicki zagrał fantastycznie, Pogoń mimo tego, że były obawy duże, bo tam były kwestie finansowe, że nie było transferów, aczkolwiek utrzymała de facto praktycznie cały skład swój z poprzedniego sezonu, zagrała bardzo dobrze w tych kolejkach. No teraz Grosicki w ostatnich meczach nie błyszczał i troszeczkę było gorzej z tym. Tu też musimy jednak wziąć pod uwagę to, że to Lech zagrał bardzo dobry mecz. Pogoń wcale, tak jak zwróciłeś uwagę, wcale nie zagrała bardzo jakiegoś słabego meczu, tak? Natomiast no, na tle Lecha zagrała tak, jak jej przeciwnik pozwalał, no i Lech na za wiele Pogoni nie pozwolił, a sam gdyby był jeszcze bardziej skuteczny, pewnie to skończyłoby się to trochę wyższym wynikiem. No zobaczymy Pogoń w kolejnych meczach i będziemy mieli na to, odpowiedź na to pytanie, czy Pogoń będzie w dół szła, czy jednak, no porażka wiadomo, w sporcie jest wkalkulowana i po prostu z lepszym przeciwnikiem tego dnia musieli uznać wyższość kogoś, kto był od nich lepszy. Nie wiem, czy porażka była wkalkulowana w plany trenera Adriana Siemieńca, kiedy Białostoczanie jechali do Katowic, natomiast z pewnością 3-1 z GKS-em Katowice, taki wynik boli wszystkich kibiców Dumy Podlasia. Bramka już w drugiej minucie stracona, później wyrównanie Afimiko Pululu, natomiast też statystyki, jeżeli się w to wgłębimy. Jagiellonia miała 66% posiadania piłki, natomiast to GKS Katowice oddał 20 strzałów na bramkę, z tego 6 celnych. Trudno powiedzieć, że Jagiellonia zasłużyła w tym meczu na zwycięstwo czy remis. To GKS ten mecz prowadził i wygrał. Mamy 15 goli straconych w 3 ostatnich meczach. To jest, i tutaj już nie waham się użyć słowa, kompromitacja jednak mistrza Polski. I moje pytanie jest takie, gdzie jest ta granica, za którą przestajemy chwalić Jagiellonię Białystok, za to, że fajnie rozgrywa, za to, że pokazuje nam, jak grać piłkę otwartą, ofensywną, nie dostosowywać się do rywala, po prostu grać swoje. Granica, za którą jednak stwierdzimy, że no ten model jest w tej chwili łatwy do rozpracowania, że ten model notuje kolejne porażki i to porażki wysokie, bolesne. Jak myślisz, czy to już ten moment, kiedy powinniśmy mówić, że być może czas na jakieś zmiany w Białymstoku? Nie chodzi mi to oczywiście o zmiany personalne, chociaż już też niektórzy tam przebąkują, oczywiście bardzo nerwowi kibice, ale zmiany, jeśli chodzi o sposób grania. Ja myślę, w przypadku Jagiellonii, no, 5. mecz z rzędu przegrany na pewno martwi, tak? I to ciężko z tym w ogóle polemizować i dyskutować, ale jeżeli patrzę w tej chwili na pozycję w tabeli Jagiellonii, w ogóle na skład Jagiellonii, to dla mnie nie ulega wątpliwości, że Jagiellonia jest na swoim miejscu. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no nie, no mistrz Polski. No tak, ale to jest taka sama sytuacja, jak w Anglii mistrzem został Leicester City. I jeżeli ktoś myślał, że po tym jednym mistrzowskim sezonie Leicester dołączy do tych wielkich,
no to grubo się mylił i ofiarą, jakby powiedzieć, ofiarą swojego sukcesu został wtedy Claudio Ranieri, tak? No bo w kolejnym sezonie już Leicester nie grało tak dobrze i został zwolniony. No mam nadzieję, że takie głupoty w Białymstoku nikt nie popełni i Adrian Siemieniec dalej będzie trenerem tego zespołu. Po prostu trzeba realnie ocenić, no, że w zeszłym sezonie tak się wszystko ułożyło. Jagiellonia zagrała chyba sezon życia, pewnie tak. I pewnie drugi taki się szybko nie powtórzy. Natomiast też trzeba uczciwie przyznać, że no Lech, Raków i nawet Legia też, która znalazła się ostatecznie na pudle, miały gorszy sezon. Jeżeli weźmiemy też pod uwagę to, że Śląsk, który w tej chwili dołuje, w tamtym sezonie był wicemistrzem, no to też pokazuje, że tamten sezon był takim sezonem trochę, nie wiem, czy może przejściowym, no ciężko nazwać nawet, czy takim po prostu przypadkowym sezonem. I środek tabeli tak naprawdę to jest, no może środek troszkę wyżej, tak, te miejsca 6, to jest mniej więcej tak naprawdę realna pozycja Jagiellonii, o którą ona powinna się bić w tabeli. No jeżeli ktoś wychodził z założenia, że Jagiellonia teraz będzie systematycznie co sezon walczyła o Mistrzostwo Polski, no to był dużym optymistą. Ja myślę, że żadnej wielkiej tragedii nie ma, nie ma co robić wielkiego halo, Jagiellonia będzie grała na jesieni w pucharach, miejmy nadzieję, że w tych pucharach fajnie się zaprezentuje, w lidze co będzie miała wygrać, to wygra, co przegra, to przegra. Ja bym chciał, żeby oni tego swojego stylu ofensywnego nie zmieniali, dalej to grali, nawet jak przyjdą porażki. A wracając do meczu w Katowicach i jego samego przebiegu, GKS ten mecz wygrał charakterem, taką wolicjonalnością, I to było, mieli, po prostu byli bardzo zdeterminowani, żeby ten mecz wygrać. W drugiej połowie można powiedzieć, że zdominowali całkowicie Jagiellonię. Jagiellonia, jakby powiedzieć, tych cech po meczu pucharowym, czwartkowym, czyli wybiegania, było widać, że trochę fizycznie gorzej wyglądają, że jednak jakby te minuty spędzone na boisku w meczu z Ajaxem siedzą im tam gdzieś w udach i w łydkach. I GKS przeciwstawił temu właśnie przede wszystkim fizyczność, no to sobie poradził z Jagiellonią. A jeszcze trzeba dodać, że Jagiellonii też, oczywiście to nie jest żadne usprawiedliwienie, żeby ktoś nie myślał, ale jeżeli spojrzeliśmy na boisko, na murawę stadionu w Katowicach, to powiem szczerze, murawa stadionu w Katowicach nie przystoi do tego, żeby te mecze rozgrywać w ekstraklasie, naprawdę. Kiedyś Leo Benhaker powiedział nam, kiedy reprezentacja Polski pojechała trenować na obiekty warszawskiego AWF-u, że on by na to boisko psa nie wypuścił. No może aż tak źle nie chcę podsumowywać stanu murawy katowickiego GKS-u, no ale naprawdę czasami zespoły w czwartej, piątej lidze, a nawet może i w B-klasie są w Polsce, które mają lepsze boisko. Jeżeli o tej porze roku tak słabo wygląda ta murawa, to ja się zastanawiam, co będzie na jesieni. No naprawdę, na pewno na Rembertowie w Warszawie, na stadionie Eskadry chociażby murawa jest znacznie lepsza, polecam wszystkim zresztą ten obiekt, niż w Katowicach. Ja muszę ci powiedzieć, a jeszcze a propos Benhakera, on powiedział, że nie wypuściłby psa na murawę w obawy, że złamie sobie łapę na tej murawie. Tak brzmiał cytat z Holendra. Wiesz co, ja wczoraj patrzyłem ostatnie takty tego spotkania w Katowicach na tą murawę, na to, że tu jedni wyrzucali jakąś świecę w górę boiska, że wyglądali na potwornie zmęczonych i piłkarze Gieksy i Jagiellonii Białystok. To było takie zdechlactwo naprawdę, że przykro było patrzeć. Do tego ta murawa i też estetyka stadionu w Katowicach, gdzie tam jakaś ziemna trybuna jest, ludzie stojący za płotem. Ja sobie pomyślałem, że to jest grupa rekonstrukcyjna, mecz polskiej ekstraklasy z lat 90. Tak to wygląda. Wiesz co, Piotrze, ale akurat w przypadku GKS-u Katowice, jak przywołałeś te lata 90., to właśnie GKS wczoraj tak wyglądał jak GKS z lat 90. To była drużyna, nie wiem, Romana Szewczyka, Piotra Piekarczyka, Widucha, nawet Piotra Świerczyńskiego, tak, albo Janusza Nawrockiego. To była to słynna historia, że Janusz Nawrocki zablokował transfer Dariusza Dziekanowskiego do włoskiej Pescary chyba, o ile pamiętam, że tak uprzykrzył mu życie, kiedy Legia grała z GKS-em, a na trybunach przyjechali wysłannicy tego włoskiego klubu, żeby dopiąć transfer Dziekana do Serie A, ale Nawrocki go kompletnie zniechęcił do gry swoją ostrością, swoim zaangażowaniem, że Włosi też zrezygnowali, Dziekan zrezygnował z gry w tym meczu, a Włosi z transferu. I właśnie GKS był znany z tego, że przeciwko tej drużynie w latach 90. nikt nie lubił grać, bo oni uprzykrzali tak grę, byli tak, jakby powiedzieć, zadziorni w swoich poczynaniach, że
obrzydzali grę przeciwnikom i tak samo było to właśnie widać w tym meczu z Jagiellonią, że oni tam siedzieli, gryźli, kopali, no może nie szczypali, ale naprawdę uprzykrzali, że grę, że zawodnikom Jagiellonii po prostu się odechciewało walki. No i też trzeba pochwalić cały zespół z Katowic, w sensie mam tu na myśli też zaplecze, że transfery bardzo udane, dokonane przed tym sezonem. Czy to Klemens, czy to Adam Zrelak przede wszystkim, Zrelak, idealnie pasowuje się. Tak. Jakbyśmy DNA, które tak zgrabnie właśnie naszkicowałeś, to naprawdę też trzeba z tymi transferami. Zrelak tak, na pewno trzeba przy tym meczu postawić przy nim plus, bo raz, że on jako ten napastnik, to jest pierwszym obrońcą swojego zespołu i on bardzo uprzykrzał już od samego początku wznawiania gry przez Jagiellonię im życie, ale też de facto on bardzo duże zagrożenie ofensywne stwarzał. Przecież bramka na 3-1, no to asystę zaliczył przy tym, tak? Widzisz, do której drużyny w Ekstraklasie by on jeszcze pasował? Bo czasami zadają sobie dziennikarze pytanie, czy Adam Zrelak by sobie poradził w klubach z top 5 Ekstraklasy? Mi się wydaje, że on by pasował do Legii Warszawa Gonzalo Feira. Że z tą grą w pressingu by mógł być tam też ważną częścią. W tej chwili jak widzisz, jest tylu tych napastników, tylko jest jeden problem, nie strzelają bramek. No to Adam Zrelak strzela, ale też nie za dużo, bez przesady z tym strzelaniem. Jeszcze na koniec a propos Jagiellonii Białystok, wracając, wielokrotnie narzekaliśmy na formę stoperów, a teraz Jaga zaprezentowała nam swoje tyły, tak, swoją ławkę. Jedmir Haliti pojawił się na boisku i sobie tak pomyślałem, Jezus Maria, co ten facet wyrabia na boisku. Podobno on przychodząc do Białegostoku miał łatkę zawodnika, który okej, może super nie broni, ale dobrze wprowadza tą piłkę, rozgrywa. No i widzieliśmy, jak to wygląda. Swoją drogą nie przypominam sobie jednego Kosowianina, który się dobrze wprowadził do naszej ekstraklasy. Tak? No wiem, że to pewnie przypadek, tak? Natomiast pamiętam tam Lirima Kastratiego kiedyś w Legii Warszawa, tak? Teraz Jedmir Haliti też na pewno nie robi dobrej opinii piłkarzom z tego kraju. Powiem szczerze, no ja tak samo nie pamiętam zawodnika z Kosowa, który by nam tutaj zrobił jakąś różnicę w ekstraklasie. W przypadku tego zawodnika, którego wymieniłeś, no w drugiej minucie taki błąd może podciąć skrzydła, aczkolwiek z drugiej strony ktoś powie, no dobra, lepiej w drugiej minucie taką bramkę stracić, bo jeszcze jest 88 minut regulaminowego czasu gry, żeby to odrobić, niż w 88. Odwrotnie. No, na pewno wejścia do zespołu nie zaliczył udanego. Zobaczymy. Nie chcę go krytykować, bo czasami bywa tak, że ten jeden mecz, zwłaszcza w czasie, kiedy tak naprawdę każdy piłkarz przychodzący do nowej ligi, do nowego zespołu, jakiegoś czasu na adaptację potrzebuje, no to ciężko byłoby tak niesprawiedliwie go od razu skreślać. No, obserwujmy, zobaczmy, co będzie dalej. To prawda, w ogóle z tym skreślaniem i chwaleniem po szóstej kolejce to też trzeba być ostrożnym, bo przykład Wisły Płock sprzed 2 lat pokazuje, że mówiąc na przykład, o to będzie rewelacja rozgrywek, czy to będzie drużyna typowana do spadku. Ale to już można... Piotrze, już to przerobiliśmy, przecież pamiętasz pierwsze mecze Ali Golizadeha, żeśmy stwierdzili, że tak jak on się zaprezentował ze swoją postawą, swoim poruszaniem. Ja mówiłem, trup piłkarza. Tak, dokładnie, a kolejny mecz nagle facet pokazuje dużą jakość i jest najlepszy na boisku. Nasza Ekstraklasa jest taką ligą bardzo zmienną i jednego dnia zespół może dostać w jeden weekend wielkie baty, a na następnym tygodniu wygrać wysoko i nikt nie jest w stanie odpowiedzieć tak naprawdę, dlaczego tak się stało. Za to, dlaczego to się stało, mogą sobie odpowiedzieć piłkarze Górnika Zabrze, a konkretnie Kroczka. Pasjonująco się oglądało tą rywalizację. Górnicy wygrywali 2-1 po pierwszej odsłonie. Bramki Rasaka, Ismaela, swoją drogą kolejny ciekawy młody piłkarz z zagranicy w Górniku Zabrze i Filipa Rózgi. Filipa Rózgi, na którego patrzę i sobie myślę, ale z buta wchodzą ci podopieczni Marcina Włodarskiego do Ekstraklasy, bo Rózga przecież z tej reprezentacji w Krakowie. Orlikowski w Zagłębiu Lubin, Atkonis puka również do Legii Warszawa.
Gurgul, mówiliśmy o Lechu, świetny mecz też z Pogonią Szczecin w Lechu Poznań, tak? Także no fajnie, fajnie się to ogląda, że ta młodzież z tej prezentacji radzi sobie na poziomie ligowym. Natomiast wracając do tego meczu, Krakowia zwycięża w meczu, który nie był łatwy, w meczu, którym pomógł rywal. No, czy zachowanie Janickiego twoim zdaniem było nieodpowiedzialne i zabiło to spotkanie? No na pewno tak, miało duży wpływ na przebieg tego meczu i myślę, że wyrządził krzywdę swojemu zespołowi i swoim kolegom, ewidentnie. Natomiast ja jestem zaskoczony, powiem ci szczerze, że jestem zaskoczony tym wynikiem, że w ogóle tym na jakim etapie jest Krakowia. Powiem szczerze, że przed sezonem nie wierzyłem w ten zespół, że on może grać o coś więcej niż dolna połowa tabeli, a wręcz prawie miałem przekonanie graniczące z pewnością, że to raczej będzie zespół, który będzie się bronił przed spadkiem. Na razie jestem bardzo zdziwiony postawą tego zespołu, zwłaszcza tym, że potrafi w meczach zdobywać dużo bramek, bo raczej Krakowia słynęła z tego, że jedna, dwie bramki, to dwie to już maks. Myślę, że tutaj dużym plusem jest to, że w zespole został Benjamin Kalman i to buduje tą drużynę. To prawda, natomiast cały mecz na ławce rezerwowych spędził piłkarz, o którym się mówiło, że to być może wielomilionowy transfer, jeden z najmłodszych zdolnych piłkarzy, Michał Rakoczyn. Nie ma Rakoczego w tej Krakowi, która sobie radzi świetnie. Natomiast Van Buren, wspominaliśmy jeszcze w tych rozważaniach przedsezonowym, że to może być ciekawy transfer. On odchodząc z Slavii Praga miał tam bardzo dobrą opinię i faktycznie potwierdza to w Ekstraklasie. Świetna współpraca z Kalmanem. No i faktycznie Krakowia, jeśli dodamy do tego jeszcze tutaj Rawasa, który co prawda popełnił błąd wczoraj przy jednej z bramek dla Górnika, ale wygląda bardzo, bardzo ciekawie też. Gice, który jest najlepszym, jednym z lepszych stoperów w tej lidze, no to ta drużyna wygląda całkiem przyzwoicie i te wyniki nie dziwią. Natomiast Górnik Zabrze, ach szkoda Górnika Zabrze po tym meczu, bo to był mecz, który oni mogli nawet wygrać, gdyby nie te czerwone kartki. Natomiast ta drużyna obok mocnych punktów takich jak Damian Rasak, jak Ismael, jak Aleksander Buksa, który też pracuje, jak Luka Zachowicz, jak Erik Janża, ma, czy Michał Szromnik, świetny powrót też do Ekstraklasy, ma też swoje słabsze strony. Dominik Szalak, no, kolejny właśnie z podopiecznych Włodarskiego, który wrócił po kontuzji, nie prezentuje takiej formy jak przed kontuzją, dwie bramki zamieszany był. Manu Sanchez jest troszeczkę chimeryczny. Lukoszek to nie to samo, co Kapralik czy Enali. Helebrand w środku pola no też nie zachwyca. Tej drużynie brakuje jednak kołderki, dłuższej kołderki i zrównoważenia, jeśli chodzi o jakość na poszczególnych pozycjach. To dwie rzeczy. Pierwsza odnosząca się do Krakowi, Van Burena i Kalmana. To przypomina mi to trochę dyskobolie Grodzisk Wielkopolski, Rasiak z Niedzielanem, czyli jeden wysoki, drugi niski i szybki. No Kalman trochę jeszcze dodaje do tego, w przeciwieństwie do Niedzielana, siłę fizyczną, bo on jest zdecydowanie silniejszy i lepiej zbudowany. Twardo stoi na tych nogach i ciężko z nim wygrać pojedynek bark w bark, czy kiedy się zastawi plecami. Więc ten duet napastników, można powiedzieć, tak ktoś fajnie go skroił i na razie widać, że to działa. Co do Górnika, no Dominik Szala jest młodym piłkarzem i jemu na pewno jeszcze będą się przydarzały takie momenty lepsze i gorsze, będzie to przeplatał, więc ja bym do tego piłkarza większych pretensji nie miał. Natomiast no, ja cały czas się dziwię trenerom, którzy stawiają na Rafała Janickiego. No, ten piłkarz już był w tylu klubach na poziomie ekstraklasy, i można powiedzieć, że w każdym kolejnym miał gorszy sezon niż w poprzednim, że jednak on idzie w dół, nie w górę, a mimo to cały czas znajduje się kolejny czy trener, czy dyrektor sportowy, no bo to najpierw dyrektor sportowy musi tego piłkarza ściągnąć, zakontraktować, a potem trener wstawić go do zespołu, którzy coś w nim widzą, ufają mu. No tu Jan Urban się, można powiedzieć, bardzo zawiódł i myślę, że koledzy z zespołu też się na nim bardzo zawiedli, na jego postawie w tym meczu. Ja naprawdę jestem bardzo zdziwiony tym. Oczywiście może być też tak, że w dalszej części sezonu znowu będę musiał kogoś przepraszać, będzie nim Rafał Janicki, no ale z tego, co na razie prezentuje i tak to trzeźwo oceniając, bez żadnych złośliwości, no to jestem zdziwiony, że on w Zabrzu znalazł znowu taką jakby ciepłą przystań.
No miał podobno ten niezły ten zeszły sezon. Ja też z dużym sceptycyzmem podchodziłem do tego piłkarza, bo też pamiętam, jak on się prezentował z czasów gry w Lechu Poznań. Myślę, że to jest najgorszy stoper w historii Lecha Poznań, który grał regularnie przez cały sezon. Trudno mi znaleźć sobie kogoś, który prezentowałby podobnie niski poziom, a to były czasy, kiedy grały tam takie tuzy przecież, jak Vernon DeMarco w Lechu, czy też Nikola Vujadinowicz. No, także też partnerów miał nie lada pokracznych. Dobra, kolejnym meczem Ekstraklasy, o którym sobie powiemy, jest spotkanie pomiędzy Lechią Gdańsk a Rakowem Częstochowa. Łzy w oczach piłkarzy, kibiców gdańszczan po strzelonej bramce. Były to łzy radości. Łzy rozpaczy po końcowym wyniku. Przejmujący mecz na bursztynowym stadionie. Muszę powiedzieć, że jakoś nawet kibicowałem w końcówce tej Lechii, no bo faktycznie no postarali się w tym meczu, zagrali lepiej, mentalnie też wyglądali dobrze, widać było, że strasznie chcą, że tam trener Grabowski no wykonuje pewną pracę, jeśli chodzi o tą warstwę psychologiczną, natomiast się nie udało po prostu, nie udało się, no i te bramki to nie były przypadkowe gole dla Rakowa Częstochowa, no. Najpierw Patryk Makuch pokazał jakość gry głową, jaką mało który napastnik w Ekstraklasie, myślę, mógłby zaprezentować i później po prostu akcja, w której tam zabrakło do skoku stoperów Lechii Gdańsk i Brunes, jak to ładnie na 90 minut zatytułowali ten mecz, Brunes wieczorową porą. No niestety przyprawił o płacz kibiców Lechii Gdańsk. No ten mecz może mógł być taką trampoliną dla Lechii, do tego, żeby się odbić od dna tabeli, de facto taki zastrzyk pozytywnej motywacji, żeby... I zapadnią dla Rakowa. I trochę tak, i być takim zastrzykiem tej motywacji na kolejne mecze, byli tego blisko, biorąc właśnie jeszcze pod uwagę tą sytuację, o której się mówi, że w Lechii jest cienko z finansami, z organizacją, że piłkarze od 2 miesięcy nie zobaczyli złotówki na swoim koncie. No to w takim momencie, gdyby przyszło zwycięstwo z Rakowem, to mogłoby to mieć duże przełożenie na morale tego zespołu. Natomiast jeżeli przegrywasz mecz i to jeszcze w takich okolicznościach, to boję się, że to może być taki kamień do szyi wręcz w przypadku Lechii. No już kompletnie mogą mieć ci piłkarze podcięte skrzydła, wychodząc na boisko w kolejnych meczach. Dla Rakowa też wspomniałeś, oczywiście, że tak. Myślę, że gdyby Raków tego meczu, ja już nie mówię, że przegrał, ale gdyby go nie wygrał, to myślę, że Marek Papszun by dostał piany tam, że jego zespół na początku sezonu, no to szczerze mówiąc tak dość słabo by się prezentował. Ja jestem w ogóle właśnie ciekaw, co by było, gdyby Raków tego meczu nie wygrał i w kolejnych najbliższych meczach też przydarzyły mu się jakieś wpadki, gdzie by pogubił punkty, czy Michał Świerczewski zachowałby spokój, czy by zaczął już się rozglądać może jednak za innym trenerem i ten taki mit Marka Papszuna, najlepszego trenera w Polsce, który miał zostać trenerem reprezentacji Polski, by... Czekaj, a może Dawid Szwarga? Jest asystent przecież. No szybko mieliby kim zastąpić, więc może by ten mit umarł i okazałoby się, że tak samo jak w przypadku Jagiellonii ten mistrz został zdobyty, ale on był takim wypadkiem przy pracy, a nie de facto już czymś, co jest trwałe, zbudowane i może być na lata. No zobaczymy w dalszych kolejkach, jak to będzie wyglądało, bo też trzeba powiedzieć, że przy tych bramkach, zwłaszcza przy tej na 2-1 dla Rakowa, no to obrońcy Lechii, o ile praktycznie przez cały mecz było widać tą poprawę w defensywie, to w tej końcówce zobaczyliśmy tą Lechię w obronie taką, jaką w poprzednich meczach. No, tam było tyle czasu, żeby tą akcję na 2-1 skasować, przerwać, wybić piłkę w aut. No, kompletna nieporadność, jakby to byli juniorzy, a nie seniorzy grający na najwyższym poziomie. Bramka Makucha, to ty powiedziałeś, że dawno nie oglądałem. Ja pamiętam takie, to Wojciech Kowalczyk miał jeszcze tak z swojego szerokiego karku uderzenie głową bardzo mocne, albo Mario Jardel. To są tacy piłkarze, którzy mogliby się takim uderzeniem popisać. I mój znajomy w momencie, kiedy Makuch strzelił tą bramkę, to powiedział, że ten zawodnik, gdyby miał to na nodze, w życiu by tego nie trafił, a że było to głową, to on prędzej strzeli głową z 16 metra niż nogą. No to prawda, ja bym dorzucił do tego zestawu jeszcze Artioma Rudniewa, który też chyba kiedyś w Lechu Poznań grając z Widzewem Łódź też strzelił takiego gola. No Raków nie zagrał wielkiego meczu, mi się wydaje, że jednak na koniec nikt tego nie będzie pamiętał, liczy się wynik i częstochowianie też
utrzymują się cały czas w czubie stawki, co mi się wydaje, że też prowadzi pewien spokój. Ostatni z meczów, który dzisiaj będziemy omawiać, to jest mecz Widzew Łódź Radomiak. Radom, no kibice mogliby się spodziewać tutaj jakiejś pasztetowej, typowej ligowej. Tymczasem zrobił się z tego spektakl na 5 goli, niezwykła dramaturgia i ostatecznie to podopieczni trenera Myśliwca wychodzą zwycięzcy z tej rywalizacji. Natomiast Radomiak jest już w strefie spadkowej, zdaje się, i z kiepskimi perspektywami na przyszłość, bo poza tą jedną wygraną chyba w pierwszej kolejce, kiedy chwaliliśmy piłkarzy tego klubu i trenera Baltazara, to widzimy problem chyba przede wszystkim też z taką intensywnością i zaangażowaniem, bo Radomiak jest drużyną, która najmniej biega w całej lidze. Tu jak ktoś popatrzy na wynik 3-2, pomyśli sobie, o Boże, pasjonujące, zacięte, emocjonujące widowisko. Wynik trochę myli, bo te dwie bramki dla Radomiaka, okej, no są, ale tak naprawdę Widzew był zdecydowanie lepszy i ten mecz powinien się zakończyć jego zdecydowanym zwycięstwem, no takim niejednobramkowym. Więc trochę te 3-2 nas myli, bo sama, jeżeli popatrzylibyśmy na samą grę i poziom tej gry, no to ewidentnie przynajmniej o jedną klasę Widzew był lepszym zespołem od Radomiaka. Radomiak fatalnie gra w obronie, tam w ogóle, nie wiem, mówiłem o Janickim, no ale jeżeli Janickiego krytykowałem, to co mam dopiero powiedzieć o tym zawodniku z ŁKS-u, co przyszedł, Mamiedow chyba on się nazywa. Tak. Z Karabachu wcześniej, tak. Tak, dokładnie tak. No to po prostu no, ciężko mówić o skandalu, to już jakiś kompletny kryminał, co ten człowiek wyrabia. Szczęście było takie, może nie szczęście, bo może szczęściem by było, gdyby dostał tą czerwoną kartkę za faul na Rundiczu i wtedy by uwolnił zespół Radomiaka od swojej osoby przynajmniej na 2-3 mecze, bo widzę, że trener Baltazar na niego stawia konsekwentnie, chociaż on w każdym kolejnym meczu robi wszystko, żeby w następnym usiąść na ławce albo być odesłanym na trybunę, ale no nie wiem, czy Baltazar liczy na jego przełamanie, czy chce zdenerwować kibiców Radomiaka już tak do reszty. Naprawdę fatalny ten obrońca, popełnia tak katastrofalne błędy, które na tym poziomie nie powinny się przytrafiać. Zresztą dziwię się, jeżeli ktoś wziął obrońcę z ŁKS-u, który był zespołem najsłabiej broniącym w lidze i on też tam jako sam, bo czasami jest tak, że zespół gra słabo, ale jakiś zawodnik na danej pozycji się wyróżnia, no to o tym piłkarzu nie moglibyśmy powiedzieć w ŁKS-ie, że on się tam wyróżniał. On grał tak samo tragicznie w tym ŁKS-ie, jak gra teraz w Radomiaku, więc no tu też popełniono jakiś kompletny błąd transferowy. Kto do niego się przyzna i weźmie tą porażkę na siebie, no to już jest inna sprawa, ale to, co też rozmawialiśmy, Piotrze, tam po prostu te klocki w Radomiaku, one nie są złe, one są okej, na niektórych pozycjach te nazwiska, ich umiejętności są super, ale te klocki po prostu do siebie nie pasują i jest je ciężko poskładać i myślę, że z tym będzie problem. Wiesz co, jeśli spojrzymy na kluby, które dokonywały najgorszych zmian trenerów w ostatnich latach, Radomiak byłby w czubie od zwolnienia Banasika, no później przez eksperyment z trenerem Galszą, po też krótką przygodę z Maciejem Kędziorkiem, który w mojej ocenie nie byłby na pewno gorszym trenerem niż w tej chwili jest Bruno Baltazar. Więc no takie nerwówki, złe zmiany, złe decyzje, wpadli tam w spirale decyzyjności o kiepskiej jakości w Radomiu i obserwujemy teraz tego skutki. Natomiast pochwały oczywiście dla łódzkiego Widzewa, który mając kadrę dość przeciętną jakościowo, robi wynik i cały czas znajduje się w czubie tabeli. Minęła nam godzina naszej rozmowy, to jest myślę dobry moment, żeby się pożegnać. Dziękuję Ci, Michał, serdecznie za tę dyskusję. I do zobaczenia pod koniec tego tygodnia w Dzienniku Sportowym. Kłaniam się serdecznie. Dobrego tygodnia. Do widzenia.